Znajdujemy się nad zbiornikiem Starorzecze Mokrzsko, który został zbudowany 15 kwietnia 2007 roku. Jest to zbiornik wędkarski, na którym mogą łowić wędkarze zrzeszeni w Polskim Związku Wędkarskim. Mogą łowić również wędkarze poza tego terenu, jeżeli mają opłaconą kartę wędkarską. W zbiorniku znajdują się ryby drapieżne, to jest sandacz, szczupak, okoń i ryby karpiowate, karpie, liny, karasie. Zbiornik ten jest typowo zbiornikiem wędkarskim, dlatego nie można się kąpać, natomiast polecamy kąpiele w Nidzie. To jest odległość 200 metrów, czysta woda i bezpieczna. Pod koło wędkarskie Nida Sopków podlegają trzy zbiorniki. W Staniowicach, w Sopkowie i w Mokrzsku, gdzie jesteśmy. Są one oddalone od siebie o kilka kilometrów. Koło wędkarskie Nida Sopków bezpośrednio odpowiada za porządek i czystość na zbiornikach. Dbamy o to. Zawsze przed otwarciem sezonu wędkarskiego prezes zwołuje kolegów, sprzątamy, czyścimy to, co pozostało po zimie, po jesieni. W bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników nie ma możliwości noclegów i posiłków gorących, natomiast polecamy w najbliższej okolicy Zamek Rycerski w Sopkowie i dwa obiekty w Kotlicach. Region nasz jest ciekawy turystycznie, jest sporo obiektów do zwiedzenia. Proponujemy na przykład ruiny zamku w Chęcinach, ruiny zamku w Mokrzsku i Kotlicach, Stary Dwór Szlachecki. Osoby niepełnosprawne mogą dojechać i bezpiecznie łowić na tym łowisku. To jest stanowisko i kilka nawet stanowisk. Są ławeczki, dojście, łagodne zejście do wody. Jest możliwość zaparkowania samochodów. Dojazd jest łatwy. Od strony Krakowa, Jędrzejów i tutaj na Mokrzsko jest trasa i od strony Kielc też. Nawet ludzie przyjeżdżają ze Skarżyska, ze Starachowic. U nas się ostatnio zadomowiły bobry. Nawet wylęgi są i pływają całe rodziny bobrów. Spotyka się też wydry, które nam niszczą trochę rybostan. Wspomagała lokalna grupa działania LGD Jędrzejów. Starostwo nas wspomaga. No i sponsorzy miejscowi, którzy mają firmy. Dla dzieci szkolnych organizujemy tutaj zawody sportowe finansowane przez Urząd Gminy, ale te zawody poprzedzone są prelekcją specjalisty, który wygłasza pogadanki na temat szkodliwości zażywania dopalaczy, narkotyków, alkoholu i tytoniu, a później dzieci mają zawody, które są bardzo atrakcyjne, bo dużo nagród i na koniec kiełbaski rożne i poczęstunek.